Dobra, dziś jesteśmy ponownie w polskim F-16, a naszym zadaniem jest zniszczenie 4 Su-27 rosyjskich, które przekroczyły naszą granicę. Jeden haczyk jest taki, że oczywiście ja jestem sam, ich jest 4, no troszeczkę nierealistyczne, przeważnie więcej samolotów byłoby podrywanych, no ale taki sobie scenariusz wymyśliłem. Su-27 są uzbrojone w zmodernizowane Fox 3 R-77, więc może być ciekawie. Więc ja wchodzę na dopałkę i od razu się wznosimy. My do dyspozycji mamy dzisiaj 5 AMRAM-ów, jak widzicie 3 na jednym skrzydle i 2 na drugim, no i Fox 2 na krótki dystans. No i gdzieś tutaj w górach jest Patriot, który nam pomoże, mam nadzieję, że się za bardzo przeciwnicy zbliżą. Więc dobra, przełączymy się w tryb R2R, Master RAM jest włączony i włączmy sobie tryb TWS, dzięki czemu będziemy mogli zlokować sobie 4 cele na raz. Zasięg skanowania, lewo-prawo, sobie też zmniejszam, żeby szybciej skanować. I mam nadzieję, że wykryję wtedy cele szybciej. Też sobie tutaj na DAD odpalę bingo, żeby wiedzieć, ile mam paliwa cały czas i tego paliwa pilnować. Okej, mamy już coś na radarze, tylko pojawia się i znika w tym problem, więc pewnie mamy jakiś jammer. Też może być leciutko problematyczne. Jest coś na 25 tysiącach. Muszę poczekać, aż ten kwadracik zmieni się w taki większy kwadracik i dopiero wtedy mogę zalokować cel na miękko i wystrzelić do niego rakietę. Analogicznie, że jest więcej celi, no to więcej celi musi mieć ten taki kwadracik. Wtedy mogę zalokować kilka celi na raz. Pytanie tylko, czy zdążę, bo ten pierwszy cel, który troszeczkę wypierniczył do przodu, jest na 40 milach, czyli jest najbliżej mnie i dość mocno się zbliża. Dobra, ja może najpierw zalokuję sobie ten jeden cel, który mnie właśnie już zaczął lokować. Okej, ustawiliśmy się na niego. Fox 3. 24 sekundy do Pitbulla. Pitbull to jest moment, w którym rakieta przychodzi na swój własny radar i my już nie musimy prowadzić go naszym. Ja sobie też polecę leciutko defensywnie w bok, że jeżeli wystrzelił już Fox Trójkę, no to żeby ona już musiała pokonywać większy dystans. 3 sekundy do Pitbulla. Okej, okay, Pitbull, ja lecę w Colda. Od razu lecę sobie tutaj w Colda. Nie wiadomo, czy wystrzelił, czy nie wystrzelił. I polecę sobie też od razu troszeczkę w dół minimalnie. Nie ma co siedzieć na takiej wysokości. Bo nie tylko ja mam większy zasięg, jak jestem wyżej, ale przeciwnicy również. Bo ta rakieta leci wtedy do mniej gęstego powietrza. I też troszeczkę nabierzemy prędkości. I może powoli zaczniemy recommitować. Patrz, czy nie widać żadnego splasha. Chyba nie widać. Dobra, więc zawrócimy sobie na nich tutaj. Nie widzę żadnego splasha. Okej. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. Już nas lokują. Nie wiem, czy zdążę ich zobaczyć na radarze w ogóle. Są przede mną centralnie. Okej, widzę ich. Dawaj, dawaj. Fox 3 na jeden cel. Fox 3 na drugi cel. I Fox 3 na trzeci cel. I defensywnie. Lecę defensywnie w dół, żeby rakiety musiały lecieć do gęstszego powietrza. I też lecę one z wyprzedzeniem, czyli tam, gdzie dopiero będę. A nie tam, gdzie jestem. Ta, Fox Rójki wstrzeli, bo widzę M na rowerze. Żeby rakiety może uderzyły w ziemię. No, najważniejsze to jest, żeby pociągnąć się do gęstego powietrza, gdzie tracą szybciej energię kinetyczną. Cały czas puszczamy czafy i flary. Chociaż flary niestety nie zrobią, ale jest pod to przycisk czaf flary i wyrzuca i to i to. Cały czas nerwuję, że tu widzę ją. Jeszcze troszeczkę poczafowałem. Ok, myślę, że mogę zrekomitować, jeżeli będzie w ogóle na co. Że tak to ujmę. Okej, ta rakieta jeszcze nas goni, chyba. Chyba, że to jakaś nowa rakieta. Chyba, że to jakaś nowa rakieta, albo to sama nas złapała. Okej, zrekomitujmy już. Raczej ta rakieta została wydefendowana. Mam taką nadzieję. I patrzmy, czy nasz radar będzie coś widzieć. Widzieć coś, 27 tysięcy stóp, wysoko bardzo. Nasz ostatni AMRAM.
Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, mogę zlokować, zlokowany. Box 3. To co słyszycie, to się nam przyłączył na sidewindery nasze. Okej, trzymam go, trzymam. Strzelił. Defendujemy do ziemi. Widzę, jak on też defenduje. Oj, chyba dojdzie do merge'a. Mam nadzieję, że nie. Dobra, niby rakiety mam cały czas na RWR-ze, ale jak się schowam za górkę, to myślę, że mnie ta rakieta, że tak powiem, nie będzie widzieć. Problem jest taki, że mam tylko 7 tych Chaff i Flar. Dobra, ja sobie polecę tutaj tymi dolinkami. Nadzieję, że przeciwnik poleci za mną. Jakoś tutaj wykręcę go może i doprowadzę może do dogfightu. Chociaż dogfight z suchojem to nie jest najlepszy pomysł. On też ma na hełmowy celownik, więc trzeba będzie bardzo być uważnym na jego Fox 2. Okej, nie widzę go tu nigdzie. Okej, nie widzę go nigdzie, co prawda, co jest troszeczkę problematyczne. Widzę go, widzę go, widzę go, widzę go. Nie wiem, czy on mnie widzi. Tam jest nad górkami. Tam paliwo 3000. Odwrócę sobie fuel tanki, żeby być lżejszym. Okej, dalej go widzę, ale jestem pewnie za daleko, żeby go... żeby go tutaj Fox 2 złapać. Okej, jest tutaj. Cały czas muszę patrzeć, czy mnie widzi. Leci w dół, chyba mnie widzi. Chyba wystrzelił. Fox tu. Ja mam już Fox 2, to jest problematyczne, więc będziemy musieli się kręcić z nim. Jest splash. Ło! Już się wystraszyłem, że będę musiał wejść w dogfight z suchojem. Dobra, 10 funtów paliwa. Raczej do bazy powinniśmy zdążyć. Trochę się zestresowałem teraz, nie powiem, że nie. Jak wiecie, no SU-27, SU-30 i tak dalej potrafią bardzo mocno zawrócić szybko. Zlokują was z nachełmowego, no i nic nie zrobicie, no. Dobra, my się kierujemy do bazy. Włączę sobie już tryb R2R, bo nie będzie mi potrzebny. Włączę sobie Master Arma. Lotnisko powinno być, jak się orientuję, gdzieś tu niedaleko, więc sobie teraz spokojnie dolecimy, no i wylądujemy, no. Podwozie w dół. Landing lights są włączone. No i będziemy sobie powoli lądować. AOA się zgadza, podwozie jest wypuszczone. I teraz tylko ładnie w miarę wylądować. Mam nadzieję, że mi się uda jakoś w miarę ładnie to zrobić. No i idealnie, jesteśmy on speed, mamy ładnie podejście. Okej, trochę gazu, żeby wypłaszczyć lądowanie. Posadzone. No i dobra, to było tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to tradycyjnie zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. A jeżeli chcecie zostać na dłużej, no to bardzo zachęcam do zostawienia subskrypcji. Ja się z wami żegnam, cześć i czołem i do usłyszenia.